Siemano mordeczki, z tej strony Żaba, witam was na pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale. Będzie to seria, w której będę opowiadał wam o legendach polskiego YouTube'a. Na pierwszej ogień idzie Damian Nero. Damian Nero jest to postać na pewno mało znana młodszym widzom, ale to ikona polskiego YouTube'a. Osoba, która zapoczątkowała modę na robienie vlogów, robiąc ogromne wyświetlenia na filmach nagranych nawet w jakości 360p. To tylko pokazuje, jak genialny był człowiekiem, pełnym charyzmy i nietuzinkowego humoru, z niezwykłym hipnotyzującym głosem. Odczep się, teraz się uczę matmy! Ze wstępu to było na tyle. Tak więc zaczynajmy. Damian Rybacki, w internetach znany pod pseudonimem Damian Nero, urodził się w 1990 roku. Dokładne miejsce ani data nie jest znana, ponieważ Damian nigdzie nie podawał takich informacji. Pierwszy kanał, na którym nazywał się Damian Nero, założył 22 stycznia 2008 roku, na którym zgromadził od tamtej pory potężną liczbę aż 47 474 subskrypcji i 11 225 812 wyświetleń. A przypomnijmy, że to nie był jego jedyny kanał, ale o tym powiem później. Jego pierwszy film rzucił 16 stycznia 2009 roku i nazwał go 20 rzeczy, których nie należy mówić do kobiet. Liczba wyświetleń i łapek w górę chyba sama mówi za siebie, jeśli chodzi o jakość merytoryczną tego filmu. Twórca postanowił kontynuować tą serię i stworzył drugą część, czyli kolejne 20 rzeczy, których nie należy mówić do kobiety. Zrobiła ona trochę mniejsze wyświetlenia, jednak wraz z pierwszą częścią są dwiema najbardziej oglądanymi produkcjami Damian Nero. Oczywiście polecam obejrzeć sobie te dwa filmy. Damian Nero był bardzo kreatywnym człowiekiem i kręcił to, co mu przychodziło do głowy. Jak widać, możemy zauważyć u niego różnego rodzaju materiały, gdyż nie trzymał się ścisłej konwencji. Nagrywał nawet top 30 gier najlepszych według niego. Oprócz kanału głównego, posiadał on drugi kanał, Filozofero, na którym miał umieszczać filmy trochę innego typu niż na głównym kanale, jednak wszystkie materiały zostały przez niego po jakimś czasie usunięte. Na szczęście w internecie znajduje się kilka kanałów, które zreuploadowały jego materiały i w ten sposób uczynili go nieśmiertelnym w internecie. Jednym z takich kanałów jest na przykład Fresh HD, który polecam bardzo dokładnie przejrzeć. Wielu z was na pewno zadaje sobie pytanie, dlaczego nie nagrywał już więcej filmików na YouTube. Teorii jest bardzo wiele. Jedna z nich jest taka, że został brutalnie pobity za zbyt lewackie poglądy i obrażanie zmarłego Lecha Kaczyńskiego. Inną i chyba bardziej prawdopodobną jest to, co odpisał na maila jednej z największych jego fanek, która zapytała go, dlaczego nie nagrywa na YouTube. Całą jego wiadomość będziecie mogli zobaczyć w tym momencie na ekranie. Jednak czy ten powód jest prawdziwy, nigdy się już raczej nie dowiemy. Warto dodać, że do serwisu YouTube 25 kwietnia 2010 roku trafił film z fałszywą informacją o tym, że Damian Nero tego samego dnia zginął w wypadku samochodowym. Sam Damian nagrał o tym vloga, w którym wytłumaczył całą zaistniałą sytuację. Niestety tego materiału nie mogę nigdzie już znaleźć. A jak już mowa o wrzucaniu przez niego filmów, to prawdopodobnie ostatni przez niego osobiście nagrany materiał miał miejsce w 2014 roku. No to teraz czas na kilka ciekawostek o bohaterze tego materiału. Na początek jego zdjęcie z młodości, niestety nie dostarczono informacji, ile wtedy dokładnie mógł mieć lat. Damian Nero oprócz cytatów ze swoich dwóch największych produkcji zasunął kilkoma powiedzeniami, które w tamtych czasach były powtarzane przez jego fanów i fanki. Należały do nich m.in. Ja nie chcę iść gdzieś, gdzie nie wiem, gdzie jest coś. To tyn, tyn diabeł. Dwie dychy na wachę. Do czego Microsoft się nie dotknie, to zawsze spierdoli. Był ateistą, miłośnikiem kultury amerykańskiej, gier komputerowych i snowboardu. Oprócz vlogowania interesowała go filozofia, etyka, ideologia i socjologia. Mieszka pod Łodzią, a dokładnie w Zgierzu, o czym często wspominał na swoich filmach. Myślę, że udało mi się tak w skrócie opowiedzieć o tej legendzie polskiego YouTube'a. Oczywiście zachęcam was do linków w opisie, w których znajdziecie blogi o Damian Nero, z których brałem informacje do filmu i dzięki którym będziecie mogli zagłębić się w historię Damiana jeszcze bardziej. Podsumowując, moim zdaniem Damian Nero, gdyby regularnie nagrywał od tamtej pory, spokojnie mógłby dzisiaj utrzymywać się z YouTube'a i byłby w top 10 polskiego YouTube'a, ponieważ miał wszystko, co mu było potrzebne, aby odnieść sukces na scenie i przewyższał charyzmą większość dzisiejszych twórców. Ale to tylko moje zdanie. Piszcie w komentarzach, co wy o nim sądzicie i jak wam się podobały jego filmy. Chciałem również pozdrowić Mikołaja, który wykonał mi napisy do filmu. Link do jego kanału również znajdziecie w opisie. Jeżeli seria ci się podoba, możesz zostawić ofensywną łapkę w górę i również w komentarzu napisać, co o niej sądzisz. Dzisiaj to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć!